Bibi odpadła z programu, podziękowała na Instagramie Simonowi, komentując jego post. Natomiast po tym, jak wyszło na jaw, że Simon całował się na imprezie, na której był z Krystianem, z jakąś inną dziewczyną, od razu usunęła ten post. Co się dzieje pomiędzy nimi teraz? No nawet podobno z Moniką Kociołek. Pozdrawiam Monikę. Ale tak ogólnie to nie wiem, jak do końca było z tymi komentarzami. Nie wiem, nie wiedziałem tego. No na pewno trochę trochę słabo wyszło, że tak to się... No nie wiem, lekko rozwaliło. Nie wiem, jaka między nimi jest relacja. Nie wiem, co tam ustalają i tak dalej. No mam nadzieję, że się dogadają i będzie dobrze i nikt nie będzie zraniony. No też jesteśmy teraz naprawdę rozpoznawalni. Mnie to zaskakuje po prostu, ile osób nas ogląda, ile osób nas zaczepia, czy nie wiem, robi potajemnie zdjęcia i no, jest to trochę takie overwhelming, jest to takie trochę przytłaczające, ale też fajne. No ale zapominamy na pewno o tym, że ludzie nas rozpoznają i mimo, że nie było zdjęć z tego, że Simon się z kimś tam całował, no to dużo ludzi to widziało i po prostu się rozpisali na ten temat i no wyszło jak wyszło. No a co z tego będzie? Ale czy w takim razie Bibi może się poczuć urażona? Czy ona liczyła na to, że jednak coś będzie pomiędzy nimi po programie? Nie wiem, jak do końca ich relacja tam wygląda i wyglądała, więc nie wiem, jakie sobie warunki ustalili, jeśli chodzi o relacje, na jakim poziomie tej relacji byli. Więc ciężko powiedzieć... Może to Bibi też tam jakoś się wcześniej, nie wiem, źle zachowała do Simona i może ustalili, że są teraz tak na luzie, bez związku. Albo no, jednak byli też ze sobą bardzo długo, byli odseparowani od siebie bardzo długo, więc no, nie zdziwiłbym się, jeśli by mieli rozterki przez ten czas. To jednak były 2 miesiące. Dwa miesiące nie widzieć kogoś, kogo się kocha, no to naprawdę można mieć różne myśli, więc no rozumiem, jeśli teraz Simon wrócił i mieli do siebie że stwierdzili, że coś się, że zobaczą po prostu, jak to będzie i że będą się spotykać, ale dają sobie więcej luzu. Czy w takim razie to, co się wydarzyło, to, że Simon chodzi na imprezy sam, całuje się z innymi dziewczynami, czy to przekreśla w takim razie ich relacje? No na pewno, jeśli ktoś byłby w związku, no to by przekreślało relacje, żeby się, jakby ktoś się całował z kimś innym, to wiadomo. A to, że ktoś chodzi na imprezę sam, bez swojej partnerki, pomijając, jeśli tam by było to całowanie, ale ogólnie mówię o imprezach, no to nie ma w tym nic złego. No, Bibi mieszka gdzieś indziej, Simon mieszka gdzieś indziej. Więc no, tutaj zależy od kontekstu. Jeżeli spodobał Ci się ten wywiad, to serdecznie zapraszam do skomentowania oraz zasubskrybowania kanału Przeambitnych oraz oczywiście zajrzenia na ich Instagrama przeambitni.pl.